Dzisiejsze Słowo Boże przynosi nas z Jerozolimy, z miejsca, gdzie Chrystus ukazywał się apostołom w wieczerniku, w drodze do Emaus. Przynosi nas dzisiaj do Galilei nad Jezioro Tyberiackie, gdzie Chrystus ukazuje się 7 swoim uczniom. Zaprasza ich do ponownego zrobienia tego doświadczenia, które zrobili już wcześniej, przynajmniej co niektórzy, święty Piotr w Łukaszu w 5 rozdziale, kiedy Chrystus kazał mu wypłynąć na morze rano i zarzucić sieci. Coś w Piotrze zostało na długie lata, że miał już to doświadczenie, które gdzieś głęboko w nim było, że w momencie, kiedy po raz drugi słyszy to słowo z ust kogoś, kogo nie rozpoznaje jako Chrystusa, ale jest mu posłuszny, wchodzi w to doświadczenie, wypływa na morze o poranku, wtedy, kiedy nie powinien łowić, i wraz z innymi apostołami doświadcza prawdy słów tego, który ich posłał, że mogą uczynić ten połów, i to połów tak obfity. Ojców Kościoła i nie tylko, współczesnych biblistów, bardzo zajmuje ta liczba 153. Dlaczego właśnie tyle tych ryb zostało złowionych? Że to święty Jan nie napisał, że około, mniej czy więcej, tylko podaje prostą liczbę 153. Bardzo mu zapadła w głowie, więc było to dla niego jakieś doświadczenie bardzo ważne, którym się dzieli. My już może nie wiemy do końca, co on chciał przez to powiedzieć, dlatego jesteśmy trochę zdani na poszukiwanie innych, ale też na poszukiwanie własne, że Pan Bóg ciągle dialoguje z człowiekiem, dialogował z ojcami Kościoła, z ojcami średniowiecza, dialoguje również dzisiaj. Każdy z nas staje przed tą tajemnicą, co dla niego mogą znaczyć te ryby, ta liczba 153 dużych ryb, które została złowiona. W historii egzegezy, takim chyba najbardziej znanym wytłumaczeniem tych 150 ryb jest tłumaczenie świętego Hieronima, które uczynił nie przy okazji tej komentarza dzisiejszej Ewangelii, tylko przy okazji dawania komentarza do księgi Ezechiela, do 47 rozdziału, gdzie, jak pamiętamy, ten anioł pański zaprowadził proroka do Jerozolimy i symbolicznie pokazuje mu właśnie tą świątynię, spod progu której wypływa źródło. Na początku mały potok, potem coraz większy, do momentu, że już jest na tyle duży, że prorok nie jest w stanie przejść przez tą rzekę. I w pewnym momencie każdy musi obrócić i zobaczyć dalszy bieg tej rzeki. I tam jest powiedziane tak. Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. A on rzekł do mnie: woda ta płynie na obszar wschodni wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych, a wtedy wody stają się zdrowe. Wtedy też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu. Będzie tam też niezliczona ilość ryb, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. Będą nad nimi stać rybacy, począwszy od En-Gadi aż do En-Eglaim. Będzie to miejsce na zakładanie sieci i będą tam ryby dorównujące rybom z Wielkiego Morza w niezliczonej ilości. I święty Hieronim, komentując to słowo, powołuje się na niejakiego uczonego swoich czasów, Opianosa z Korykos w Cylicji, który utrzymuje, że w tamtym czasie
znanych było 153 gatunki ryb. Więc jest to pewien obraz, do którego się Hieronim odnosi, że 153 ryby to jest symbol 153 narodów. Apostołowie są powołani do tego, żeby wychodzić do tych narodów i pełnić tą misję, to posłanie, to powołanie, które otrzymał wcześniej Piotr i z nim wraz również inni apostołowie. Ty odtąd ludzi będziesz łowił. Tak jak łowiłeś teraz ryby, w przyszłości będziesz łowił ludzi z każdego pokolenia, języka i narodu. Wszystkich ludzi, bez wyjątku. Jesteś odpowiedzialny za tą sieć. Święty Piotr jest właśnie tym, który potem tą sieć będzie też wyciągał, tą sieć Kościoła. Będzie odpowiedzialny za to, żeby ta sieć się nie rozerwała, jak mówi Święty Jan. To rozerwanie jest opisane przez słowo schizma, że nie dozna tego zerwania, oderwania. Tam, gdzie jest Piotr, trzyma końcówki tej sieci, nie może być schizmy. A więc jest to pewien symbol posłania do ludzi i wyciągania ich. Wyciągania ich z tego środowiska życia. Z jednej strony to środowisko, które jest morzem, a więc środowiskiem śmierci. Dla człowieka jest to symbol śmierci, dla ryby jest symbolem życia, ale z tej śmierci apostoły mają człowieka wyciągać na światło, tam gdzie oni mają żyć. Człowiek się chroni, człowiek bez Chrystusa ucieka w te głębie. Ucieka w grzech, ucieka w oddalenie od Pana Boga i tam szuka życia. To, co jest dobre dla ryb, dla człowieka jest śmiercionośne. Dlatego też to wezwanie do apostołów, żeby tam, gdzie jest ta możliwość spotkania z tą rybą, czyli gdzie ona żeruje, gdzie jest zmuszona do tego, żeby wypłynąć bliżej powierzchni, żeby się pożywić, że w tym momencie, w tym kairos, w tym właściwym momencie ją uchwycić, w tą sieć i przetransportować ją na brzeg, tam gdzie jest Chrystus. Chrystus, który również przygotował to śniadanie, ten posiłek i zaprasza do niego uczniów. Ojcowie Kościoła, święty Augustyn zwłaszcza, powiedział, że tą rybą to już nie tylko jest symbol, ale tą rybą jest Chrystus. Ukuł takie zdanie, że upieczona na ogniu ryba przedstawia Chrystusa w czasie męki. I było takie powiedzenie łacińskie: piscis assus, Christus passus, czyli upieczona ryba jest umęczonym Chrystusem. Chrystus daje to życie, od którego te pozostałe ryby uciekają. To jest też pewien symbol tego, że ta ryba wyciągnięta z wody, wprawdzie ona umiera, daje swoje życie po to, żeby mogli przeżyć inni, że to jest ten symbol życia chrześcijańskiego, tego niebronienia życia. Kto chce zachować swoje życie, ten nie traci. Kto traci życie dla Chrystusa, dla Ewangelii, ten je zyskuje. Więc to jest oczywiście obraz, ale to nie chodzi o to, żeby teraz tylko tym obrazem żyć, tylko żeby ten obraz zastosować do siebie, bo co to znaczy dla mnie dzisiaj ten połów, że również ja jestem wezwany do tego, żeby ewangelizować, żeby tych ludzi przyciągać do Chrystusa siecią, jaką jest Słowo Boże. To jest sieć, to jest jak tkanina, która się przeplata, te węzły, to jest to przeplatanie się tych różnych wątków, z których jest utkana ta sieć, i w te wątki, w to Słowo Boże ma zostać pochwycony człowiek i wyciągnięty do Chrystusa. I teraz to jest to wezwanie, które ma Chrystus też do Kościoła i do mnie, że ja jestem posłany do tego, żeby ludzi przyciągać do Chrystusa, że to jest moja misja. Nie mam tylko być sam zadowolony, bo jestem chrześcijanin, bo mi się udało, bo jestem przy Chrystusie, tylko Chrystus, o tyle jestem przy Chrystusie, o tyle jestem chrześcijanin, o ile
wchodzę w tą misję też pójścia do innych, do wszystkich. To jest niesamowite. Chrystus nie dałby nam tych różnych dziwnych ograniczeń, które my sami sobie dzisiaj też narzucamy. Do Żydów nie możemy iść, bo nie możemy ich czynić prozelitami. Do muzułmanów ani tyle, bo się ich boimy. Najwyżej robić jakąś apologię z dala. Ale to nie tylko chodzi o te ludy, bo może z nimi, z tego typu ludźmi nie będziemy się spotykać, ale te, które są blisko nas, w domu, w sąsiedztwie, tam gdzie jesteśmy, dawać świadectwo o Chrystusie, mieć przygotowaną tą sieć słowa, że ja sam tą sieć ciągle naprawiam, ciągle tym słowem żyję, że z tym słowem wychodzę do innych. Sam przekonany, sam jak mam właśnie to przekonanie jak Jeremiasz, nie? Że nie jestem w stanie nie mówić o Słowie, że to Słowo jest dla mnie ogniem, że tym samym muszę się ogniem dzielić również z innymi. Chciałem to przezwyciężyć, nie jestem w stanie. Pan Bóg mnie posyła, ten ogień ewangelizacji. To jest pierwsza myśl i też pierwsze zadanie, do którego jesteśmy powołani. Drugie jest to słowo, którym dzisiaj jest dosyć takie aktualne, czy ta pewna hipoteza, czy tłumaczenie, mianowicie, że co to znaczy ta ryba w wypadku jeszcze świętego Piotra, tym bardziej, że jest 153 ryby plus ta pierwsza, jedna, którą przygotowuje Chrystus, a więc łącznie mamy 154 ryby. I ta liczba 154 to jest podwojenie liczby 77. A liczba 77 oczywiście kojarzy się ze świętym Piotrem, z 18 rozdziałem świętego Mateusza, gdzie Piotr przychodzi do Chrystusa i pyta się go, ile razy ma przebaczać swojemu bratu, swojemu bliźniemu, czy aż 7 razy. Na to Chrystus odpowiada mu, nie mówię ci 7 razy, 77 razy. Więc nieskończona liczba, 7 jest liczbą nieskończoną, tym bardziej 77. Nieustannie przebaczaj. To jest to wezwanie, które wówczas Chrystus powiedział do Piotra, ale dzisiaj Piotr jest pierwszym, który potrzebuje tego przebaczenia ze strony Chrystusa. Tam wydawało mu się, że on ma przebaczać swojemu bratu. Dzisiaj stoi w tej sytuacji bardzo niekomfortowej, że on znowu potrzebuje, a zwłaszcza teraz potrzebuje tego przebaczenia od Chrystusa, bo on zdradził, bo on porzucił Chrystusa, bo on odszedł. Nie tyle on ma przebaczać temu drugiemu, tak jak też ta przypowieść Chrystusa mówiła o tych dwóch sługach, jednym, który był nielitościwy, chociaż otrzymał tak wielkie przebaczenie, a nie chciał przebaczyć drugiemu, który był mu nieznaczną liczbę pieniędzy winny. I teraz Chrystus oferuje mu to przebaczenie. Przebaczenie, które jest wręcz podwójne. Nie ma takiego grzechu, nawet zdrady, którą by Chrystus nie przebaczył. W Kościele pierwotnym apostazja była grzechem nieodpuszczalnym. Właściwie odpuszczało się dopiero na łożu śmierci. To już Kościół potem tak dyscyplinował swoich członków. Natomiast Chrystus jest tutaj zupełnie inny. Daje to przebaczenie właśnie Piotrowi, pierwszemu papieżowi, temu, który przewodzi Kościołowi, który tego przebaczenia potrzebuje. I to jest też ten punkt wyjścia, że dlaczego Chrystus posyła Piotra, dlaczego Piotr może wejść też w tą misję teraz podzięgnięcia braci. Ponieważ sam tego miłosierdzie doświadczył. Dzisiaj w godzinie czytań, wczoraj w liturgii mszy świętej był cytowany kerygmat świętego Piotra, który głosi po uzdrowieniu tego chromego w świątyni. I tam święty Piotr mówi to słowo, że wyście się zaparli tego człowieka sprawiedliwego, Chrystusa. Wyście się zaparli. Jest niesamowite, że Piotr trochę się stawia poza nawias. On jest pierwszym, który się zaparł. On jest najbardziej
świadomy swojego zaparcia. Może ci, którzy wtedy zaparli się Chrystusa przed Piłatem, tego absolutnie świadomi nie byli. Piotr był tego świadomy. Mimo wszystko zaparł się. A w tym momencie Piotr innym wyrzuca to zaparcie, a sam o sobie nie mówi. Dlaczego? Takim dla mnie taką trochę odpowiedzią, podpowiedzią Pana Boga było właśnie to, że ta wczorajsza liturgia kończyła się Ewangelia tym słowem: wy będziecie świadkami tego. Świadkami czego? Świadkami przebaczenia tej niewiary, tego odejścia od Chrystusa. Będziecie tego świadkami. Jak jesteś świadkiem, jesteś człowiekiem wyzwolonym. Tobie zostało przebaczone. Piotr nie musi już wracać do swojego własnego grzechu. Jest właśnie świadkiem tego przebaczenia ze strony Chrystusa. On tego doświadczył. Był posłany i on potem w tym kerygmacie też będzie mówił. Wróci do tego słowa, które Chrystus powiedział właśnie w Wieczerniku. Wy będziecie tego świadkami. Piotr powie wprost: my jesteśmy tego świadkami. Ja jestem świadkami tego, że Bóg mi przebaczył. Dlatego mogę to przebaczenie w Chrystusie głosić również wam. Dobrze, i trzecia hipoteza, bo jest ich wiele, raczej jakoś próbując to słowo trochę pogłębiać, spotkałem się z przynajmniej 10 różnymi tłumaczeniami, mniej czy bardziej odległymi, przekonywującymi, ale właśnie tymi trzema chciałem się z wami podzielić, tą trzecią hipotezą jest hipoteza znowu tych 154 ryb. I to jest hipoteza oparta na gematrii, a więc na tym fakcie, że w hebrajskim liczby odpowiadają literom hebrajskiego alfabetu. I teraz 154 jest sumą tych liczb 77, podwojeniem liczby 77, a liczba 77 składa się z 77. I w hebrajskim liczbie 70 odpowiada litera Ain, natomiast siódemce litera Zaim. Co to znaczy? Bo to słowo, które się składa z tych dwóch liter Az, znaczy tyle po hebrajsku, co siła, moc, potęga. I dlatego ktoś właśnie w ten sposób to przetłumaczył, że Piotrowi, Kościołowi została udzielona potęga, siła, moc, której przed zmartwychwstaniem nie mieli, bo nie mając tej mocy, która przychodzi z wysoka, tej mocy, która przychodzi z Ducha Świętego, Piotr jedynie mógł się zaprzeć, kiedy opierał się o siebie, nie był w stanie sprostać tym wymaganiom, które Pan Bóg przed nim postawił. Natomiast w dzisiejszym Słowie Bożym święty Piotr i apostołowie świadczą o czymś innym. W czytaniu mieliśmy to pytanie, które zostało im zadane: jaką mocą albo w czyim imieniu żeście przepowiadali? Mówią: w mocy Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. To jest ta moc, która została właśnie im udzielona. Ta moc, która u świętego Jana jest czymś dominującym, bo jak pamiętamy z prologu, który niemal na pamięć znamy, to święty Jan pisze tam takie słowo, że wszystkim tym jednak, którzy przyjęli słowo, dało moc. Słowo dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Święty Piotr będzie świadczył: w imię Jezusa Chrystusa uczynili to. Nie swoją własną mocą, nie swoją przemyślnością, nie swoją inteligencją, nie swoimi możliwościami, nie swoimi znajomościami. Mocą Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Dlatego jakby w tym kluczu można patrzeć na to, że apostołowie w tym momencie nad brzegiem jeziora Tyberiackiego otrzymali tą moc od Chrystusa, że Chrystus właśnie wyposażył ich w tą moc, którą też
ciut wcześniej, rozdział wcześniej, została im udzielona w Wieczerniku. Święty Jan w 20 rozdziale o tym mówi, że wy będziecie świadkami tego. Dał im moc, żeby odpuszczali grzechy. Komu odpuścicie, są im odpuszczone. Komu zatrzymacie, są im zatrzymane. To jest ta moc. Moc do przebaczania innym. Im zostało przebaczone i oni są w stanie również przebaczać innym. To jest ten to zobowiązanie, ten przekaz, który otrzymali od Chrystusa, nie sami sobie wzięli. To jest znowu też ta podwójna moc, moc odpuszczania i moc zachowywania grzechów. Jedno i drugie, podwójna moc. Dzisiaj obawiam się, że mamy taką tendencję, żeby z tej jednej mocy korzystać ile się da, a tą drugą moc w ogóle jakoś nie doceniać. Moc odpuszczania grzechów i to właściwie sam sobie mogę odpuścić. Nie, to nie tak. To apostołowie otrzymali tą moc odpuszczania grzechów, ale też dostali moc zatrzymywania grzechów. Czyli jeśli im komuś zatrzymacie, są im zatrzymane. To jest również moc Kościoła, żeby ludzi obligować do nawrócenia. Obyśmy przyjęli tą moc płynącą z przebaczenia, obyśmy przyjęli ten nakaz ewangelizacji wobec innych, obyśmy również sami przyjęli to przebaczenie, które Chrystus nam dzisiaj oferuje.